Jurka, podstawą każdego mojego wakacyjnego bagażu jest ryż. Bez niego nigdzie się nie wybieram. No boś, mamo, a jest znowu sprawdzała, czy jej telefon jest wodoodporny. Halo? Co? Szumi coś? Nie, wydaje ci się. Słysz mnie teraz? Słysz mnie? No, hejka. Nie no, Amelka, ja się zaraz załamię. Spędziłam ostatnie pół godziny na wcisaniu tych wszystkich rzeczy do walizki, a one się w ogóle nie mieszczą. Kasia, Kasia, błagam cię. Ja już jestem w tym po prostu mistrzynią. Ja 2 tygodnie szukałam na TikToku jakichś lifehacków do pakowania się, jak się szybko zapakować, jak dobrze się zapakować, jak dużo zmieścić ciuchów. I co? Amelka, pozbieraj wszystkie swoje rzeczy i zapraszam cię na dół, zaraz wychodzimy. Hania, zapraszam cię z walizką na dół, szykujemy się do wyjścia. Już idę, mamo, tylko muszę zapiąć swoją. No nieźle. Zmieściła się w taką jedną małą walizkę? Ciekawa, co zabrała. Pewnie mało rzeczy. No to co, jedziemy? Przecież nie ma czasu. A kosmetyki? Bierzesz w ogóle jakieś kosmetyki? Tak, biorę, ale one nie są takie ważne. Biorę tak malutko. Minimum, minimum. Więc na pewno biorę krem z filtrem. No wiadomo, nie warto się spalić. Jakiś kolorowy błyszczyk, w wypadek imprezy. Mleko do ciała, jakieś żele, coś tam, coś tam. Tak mało wzięłaś? Ja wzięłam więcej. No mówiłam ci, minimum, minimum. Amelka, w sumie to gdzie ty jedziesz? Nie wiem w sumie. Ale no to co? Nad morze czy w góry? Może morze? Może góry tam też będą? Chyba morze. Ale wiem, że będzie basen i podobno przystojni chłopcy. Dobra dziewczyny, to sprawdzamy, czy wszystko mamy. Checklista. Amelka, dowód osobisty jest? Dowód osobisty? Po co mi jest w ogóle dowód osobisty? Przecież wzięłam legitymację szkolną. Ja nie mogę, Amelka. Z tobą to się naprawdę nie da. Przecież my jedziemy za granicę. Na lotnisku cię nie wpuszczą bez dowodu albo paszportu. Za granicę jedziemy? A może góry? A może morze? A będzie tam internet? Mamo, proszę cię, zostawmy ją tu. Ja nie chcę z nią jechać. Nie chcę się ją opiekować. Na drugim miejscu ważności, zaraz po ryżu, znajdują się powerbanki. Ale tego chyba nie muszę tłumaczyć. Zawsze biorę 2. Jeden mały i jeden duży. Najważniejsze rzeczy, które zabieram, to słuchawki i papier toaletowy. Papier toaletowy to rozumiem, ale słuchawki? No, błagam cię. Będę jechała obok siostry. Ona mi będzie jakieś głupie rzeczy gadała, więc będę musiała ją jakoś przyciszyć. A co bierzesz z ciuchu? Aha, ubrania. No, ja biorę 3 kostiumy kąpielowe. No wiadomo, na plaży nie warto wyglądać cały czas tak samo. No i sukienki. Bo wiadomo, cały czas będą jakieś imprezy. Yes! Jest! Udało mi się wreszcie. Amelka, jeszcze tego zapomniałaś zapakować. A, książka i słownik do autokaru. Poddaj się. No i oczywiście niezbędnikiem jest też tablet. W
Wiesz, będę jechała 12 godzin autokarem i trzeba coś oglądać. Dlatego pobieram sobie najróżniejsze romansidła i komedie romantyczne. Będę miała co robić przynajmniej. Ale muszę ci powiedzieć, ja zamierzam w te wakacje się zakochać. A jakoś jeszcze przygotowywałaś się do tego wyjazdu? Tak, ćwiczyłam, żeby dobrze wyglądać. 10, 9, 8, 7, 6. A ty co robisz? 5, 4, 3, 2, 1. Nie widzisz? Ćwiczę. A po co? Chcę jakoś wyglądać na wyjeździe. To chyba trochę za późno zaczęłaś, co? Mam taką aplikację, w której trenerka powiedziała, że po 3 dniach widać rezultaty. I to idealnie na wyjazd. Słucham? 3 dni? Nie rozśmieszaj mnie. Ty liczysz na to, że w 3 dni nagle będziesz widziała jakieś rezultaty? Ludzie to normalnie ćwiczą miesiącami, a i tak ledwo widać, że coś się zmieniło. Genialny plan. Zobaczysz. Poczekaj, mam twoje zakupy. Nie teraz. A ty co się stało? Nie wiem. No dobrze, powiedz, że tutaj zostawiłam jej zakupy na wyjazd. Chipsy, czekolada, cukierki, jeszcze raz chipsy. Ej, co mi podkradasz? To są moje rzeczy do autokaru. Nie oddam ci nic. Jak będziesz żarła takie rzeczy, to będziesz miała problemy z cerą, pryszcze, wzdęcia, celulit i na tej plaży będziesz wyglądała jak morświn. Sama jesteś morświn. Zobaczysz, bierz sobie jakieś sałatki czy zdrowe jedzenie. Jeszcze zobaczymy. Ty będziesz siedziała w autokarze i będziesz mnie błagać o to, żebym ci coś z tego dała. A ja ci wtedy nic nie dam. Ta, na pewno. Zobaczcie. Już wiecie, co dzieje się przed obozem. Pokażemy wam też za chwilę, co dzieje się po obozie. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, co dzieje się na obozie, to koniecznie wchodźcie na nasze Instagramy, na których będziemy pokazywać, co robimy na naszej wycieczce. Linki macie tutaj. Musicie to zobaczyć. A ja wam w końcu dawałam te oscypki, które kupiłam? Nie. To już chyba nie są oscypki, Amelka. Może jeszcze będą dobre. Ludzie przecież lubią spleśniałe sery. Tyle razy wam mówiłam. Jak przyjeżdżacie, od razu rozpakowujecie wszystkie rzeczy. A teraz, Amelka, bierzesz wszystko, co tam jest w środku, wyrzucasz na zewnątrz i wietrzysz. Ja tego nie dotknę. Powodzonka i smacznego. Amelka, ty widziałaś, co się dzieje z Hanią? Ona tak siedzi z 2 godziny z dziwnym wyrazem twarzy i gapi się w telefon. Na coś czeka? Wiesz co, mamo, może pójść do niej i zapytać się, jakiego języka uczyła się na tym wyjeździe językowym. No idź, idź. Ania, a jakiego języka uczyłaś się na tym wyjeździe ostatnim? Wyjeździe? Na jakim wyjeździe? A, francuskiego. Nie zgadnę, francuskiego. Tak, przecież wy byłyście w anglojęzycznej szkole języka angielskiego. Znaczy w szkole języka angielskiego. Mamo,
Ona się niczego nie uczyła. Już pierwszego dnia poznała jakiegoś Francuza, no i patrz, co się z nią stało. Wiesz co, mamo, ja już na żaden obóz językowy nie jadę. Z nią, bez niej, to nie ma znaczenia. Ja po prostu nie jadę, nie chcę skończyć tak jak ona.